Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Patryk Sobotka i Maciek Duczyński. Na pewno skojarzycie i słuchajcie, super dobra wiadomość, bo właśnie od teraz, od tej godziny, od tego filmu wystartowała sprzedaż, przedsprzedaż można powiedzieć, miejsc na kurs teoretycznie stary, ale... Stary i nowy. Stary i nowy jednocześnie. I kurs, o który pytacie, i już dawno naboru nie było, a mianowicie chodzi o neurolingwistykę i terapię, która jest mocno odświeżona i tak odświeżona przecież zostanie na bardzo długi czas. Chcesz coś więcej powiedzieć? Ja mam nadzieję, że nawet na... zawsze. Na zawsze? Nie, jest, musimy znaczy, to... Myślę, że to jest fundament, bardzo dobry fundament. Bardzo, tak. bardzo dobry fundament. I po prostu na nim będzie można budować... Tak. Przyszłość. Dlatego, że na tym fundamencie, słuchajcie, będzie powstawał, powstaje właśnie już teraz, co się dzieje, zawód neuroterapeuty. Dlatego, że tak, po pierwsze, wy ten kurs możecie znać jako kurs czteromodułowy, gdzie prowadziliśmy go wspólnie z Maćkiem, wymienialiśmy się, ja prowadziłem moduł pierwszy, Maciek drugi, Maciek trzeci, ja czwarty. To nie była dobra kolejność, dlatego że ja nie widziałem ludzi przez 4 miesiące. Widziałem ich, tak. Widziałem ich tak, po prostu takich podstawowych, takich jeszcze nieogarniających raczkujących, ludzi, raczkujących i później naprawdę już bardzo przy sobie radzących, ale już po czwartym modułem nie było nic. Nie było nic i nie mogliśmy jakoś skonfrontować tej wiedzy, bo czwarty moduł to były ciekawe informacje pod kątem psychosomatyki, fajne tematy, jak ona wpływa na ciało, na system energetyczny, na w ogóle zaburzenia trzewne, na strukturę, było o epigenetyce, bardzo fajne informacje, których nie mogliśmy później jakby sobie przegadać, omówić, popracować na rannych pacjentach. I teraz, słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że ten kurs jest... Pięciomodułowy. I wygląda to tak, żebyście wiedzieli, jak to będzie technicznie wyglądało. Jest 5 modułów, kursy są robione w Warszawie, w Krakowie, kursy prowadzone są przeze mnie i Maćka i naszych asystentów. Prawdopodobnie w Warszawie zobaczycie Mikołaja, w Krakowie zobaczycie Mateusza, może pojawi się więcej osób, zobaczymy. Rodzina neuroterapeutów, nitowców, szkoleniowców, asystentów rozszerza się bardzo dynamicznie. I sytuacja wygląda tak, że trochę zamieniamy się i pierwszy moduł to jest moduł wprowadzający i jest tym oto panem. Tak jest. Gdzie robimy sobie testy, wprowadzamy wam zagadnienia, jest dokładny wywiad, jest triada zdrowia, jest cały ten mechanizm, jest kłos autonomiczny. Robimy sobie część testów, żeby nie zasypać was informacjami. Są testy dotyczące kończyny górnej, kręgosłupa, tak naprawdę tułowia, głowy tak. I całe te wszystkie protokoły, które po prostu pomagają nam w tym, żeby pracować w ten sposób. Tak, i główne narzędzia diagnostyczne, które po prostu będziemy rozbudowywali przez kolejne moduły. Tak, drugi moduł wchodzimy, drugi moduł jest ze mną, gdzie omawiamy sobie tematy związane z kończyną dolną, z tematami dla biodra, kolana, stopy. Wprowadzamy sobie lekki wjazd w terapię wisceralną. Taki bardzo przyjemny, ale lekki fundament po to, co będzie Maciek na trzecim module robił, czyli taki konkretna, bardzo dokładna, szczegółowa terapia wisceralna właśnie w nurcie neurolingwistyki. I tam jeszcze mamy trochę sensomotoryki, pracujemy sobie z głową, jamą ustną, szwy czaszkowe i gdzieś wprowadzamy sobie model pracy, jak można wykorzystać właśnie testy tończości mięśniowej, na przykład w pracy z małymi dziećmi. Co też jest bardzo fajnym uzupełnieniem, który czasami robiliśmy na kursie, czasami nie, ale chcieliśmy to na stałe wprowadzić, dlatego że jest dużo osób, które z takimi dziećmi chcą pracować, albo z osobami, które po prostu są ciężko kontaktujące, ciężko się z nimi dogadać, osobami starszymi, więc tam jest kilka pewnego rodzaju protokołów, algorytmów, które można wprowadzić, dzięki temu ta praca jest fajna. Trzeci moduł. Tak, i na trzecim zajmujemy się, tak już jak Patryk uprzedził, terapią pod kątem trzewnym. Omawiamy tam dużo zależności też fizjologicznych, jakby w ogóle i anatomię palpacyjną tych obszarów, jakby wszystko to przekładając na cały czas na zasady neurodiagnostyki i całkiem sporo podejścia do układu autonomicznego, bo generalnie nie da się trzewi od akurat tej części układu nerwowego oddzielić, także cały czas tamtą wiedzę integrujemy jako też podwalinę do tego, co jest dalej na module czwartym. Tak, i jak już mamy ten fajny wstęp pod kątem układu autonomicznego i tych wszystkich reakcji, to możemy sobie to nadbudować pod kątem psychosomatyki,
lekkiego wjazdu w system energetyczny, dlatego że w NIT-cie się jakby opieramy trochę o pracę meridianów, trochę o centrach energetycznych i tak naprawdę omawiamy sobie psychosomatykę i w ogóle o co chodzi z tą całą somatyzacją emocjonalną i wprowadzamy sobie to i wszystko z tych czterech modułów łączymy sobie już w pewien wspólny protokół diagnostyki i terapii i oczywiście pracujemy na sobie. I co jest w ogóle fajne w tym kursie, że ja na przykład widzę, że z modułu na moduł ci ludzie są w lepszym stanie. To nie jest tak, że oni po prostu wiedzą coraz więcej, ale oni pracując na sobie doświadczały tej metody i oni po prostu są lepszymi terapeutami, bo sami są zdrowsi. Dostrzegają swoje problemy, dostrzegają swoje ograniczenia, jednocześnie z nimi pracują. Mają na to sporo czasu, gdyż widzimy się raz na miesiąc. Kurs wygląda w ten sposób, że widzimy się raz, jeden tydzień na miesiąc. Staramy się, żeby to odstępy właśnie były jednomiesięczne i to się najczęściej udaje zrobić, ale skończyliśmy czwarty moduł i wchodzimy, słuchajcie, w moduł piąty, gdzie tak naprawdę widzicie się razem z nami. Dzięki czemu możemy sobie wspólnie przegadać różnego rodzaju problemy, które pojawiły się. Mało tego, dostajecie od nas cały taki niezbędnik neuroterapeuty, który pomaga Wam w pracy terapeutycznej. Macie pewnego rodzaju skrypt, który jest można takim powiedzieć, narzędziownikiem. Dokładnie, nie? Zbiorem wszystkich tabel, wszystkich wykresów, które po prostu potrzebne są do terapii i być może jeszcze ich nie pamiętacie na pamięć, więc macie po prostu to wszystko w jednym miejscu. Dokładnie. Jest to super, słuchajcie, ułatwienie w pracy. I tak naprawdę wchodzimy w pracę z ludźmi z zewnątrz. Czyli mamy egzamin, słuchajcie, mamy egzamin teoretyczny pod kątem wiedzy z całego NIT-u. Mamy egzamin praktyczny. Dostajecie od nas pacjenta, którego macie konkretny schemat postępowania, żeby zrobić diagnostykę, zrobić terapię wstępną, ocenić, co będzie zrobienia na kolejnych wizytach, dodatkowo dać mu jakieś zalecenia i po prostu przeprowadzić go dokładnie tak samo, jak będziecie pracowali z pacjentami. I ci pacjenci mogą być różni, dlatego że ten kurs bardzo mocno nadaje się do pracy nie tylko z pacjentami bólowymi, którzy oczywiście są standardem pod kątem i problemów kręgosłupa i kończyn, ale też problemów trzewnych, urogi ginekologii, nawet elementy, myślę, że w pediatrii może się bardzo fajnie sprawdzić, dodatkowo sensomotoryka i tak naprawdę ogólne przebodźcowanie, z którym ludzie do nas przychodzą, bo są nadwrażliwi na bodźce, bo są rozregulowani, mają migreny. Tak, czyli chociażby z dysautonomią, ale tak, też z jakimiś chorobami przewlekłymi, gdzie no jednak całkiem dużo się somatyzuje różnego rodzaju problemów. Na przykład osoby, które mają rozpoznanie fibromialgii, chronicznego zmęczenia, jakiś zespół taki po-covidowy. Tak, wszędzie, gdzie nawet nie rozchodzi się o samą jednostkę kliniczną, a o to, jak nasz układ nerwowy jest obciążony przez różnego rodzaju schorzenia. Dokładnie, więc możemy sobie to wszystko mówić, ponieważ Wy sobie tych pacjentów przepracujecie, dostaniecie protokół postępowania, taki jak to w gabinecie może wyglądać i rzeczywiście on jest sprawdzony bardzo dobrze przez nas. I dodatkowo my możemy sobie omówić tych wszystkich pacjentów, czyli zrobimy sobie bardzo fajną superwizję pod kątem całej masy osób, które sobie w tym momencie przepracujecie i sobie omówimy, że jak się spotkacie z takimi pacjentami w przyszłości w gabinecie, to będziecie wiedzieli po prostu, jak sobie z nimi poradzić. Więc tak to wygląda, pięciomodułowy NIT od września. We wrześniu startujemy w Krakowie, w październiku startujemy w Warszawie. I tak naprawdę on trwa do stycznia, lutego roku 2024. Więc jeżeli chcecie wystartować z nową wiedzą w następnym roku, to jest czas, żeby po prostu dołączyć. Mamy 30 miejsc w Warszawie, 30 miejsc w Krakowie. Nie planujemy na razie kolejnych grup. Dopiero jak sobie zakończymy, to prawdopodobnie pod koniec tego roku gdzieś jakiś kolejny nabór będzie. Ale nie powiem Wam kiedy, nie powiem Wam gdzie. Nie wiemy, czy on będzie dalej w Krakowie, może będzie tylko w Warszawie. Nie jest to jeszcze jakby wiadome, więc jeżeli po prostu planujecie, chcecie pracować tak jak my, wykorzystując neurologiczną terapię, to po prostu jest to dobry czas dla Was. Dodatkowo w okresie sprzedaży, czyli od dnia, słuchajcie, dzisiejszego do następnej środy, a to będzie 28 to jest? Czyli środa jest 28? Piąty? Nie, następna środa. Jeszcze kolejna środa. 24, ale jeszcze kolejna środa. 31. Jest niższa kwota, a później oczywiście ona sobie wędruje do kwoty wyższej. Mało tego, jeżeli po prostu w tym tygodniu wykorzystacie sobie kod rabatowy, który nazywa się 200 mniej. 200 mniej. 200 mniej, to macie ten kurs jeszcze 200 zł taniej. I no nic, słuchajcie, trzeba go brać, dlatego że pacjentów, o których my mówimy tak naprawdę,
jest coraz więcej. I fizjoterapia, aktualnie klasyczna, niespecjalnie sobie radzi często z tematami trzewnymi, z tematami takiej... Tymi właśnie chronicznymi, niespecyficznymi, gdzie nie mamy bardzo jasnego punktu zaczepienia albo jakiegoś protokołu książkowego, o który się można oprzeć. A jeżeli jak my nie mamy konkretnego punktu zaczepienia, to jest właśnie pasja dla nas. Dlatego, że to jest po prostu... Tam będzie was tak naprawdę ograniczała wasza kreatywność i jakby płynność poruszania się w nicie. I tyle. Do zobaczenia, słuchajcie, na kolejnej edycji. Czy widzimy się Warszawa? W październiku albo w Krakowie we wrześniu. Do zobaczenia. Z tym panem widzicie na pierwszym module, a ze mną na drugim. Także trzymajcie się ciepło. Heja. Ciao.